gdy nienawiść żelazem wezbrana wściekłą falą podeszła pod próg. Nie ugięły się przed nią kolana, chociaż imię niejedno miał wróg. Honor kazał zwyciężyć lub polec, więc gromadnie na bój za nim szli. Ziemię słoną od potu pokoleń uświęcili ofiarą swej krwi. Obozu gwar od ognisk zrywa się ich śpiew i cicho szepce w leśny mrok: nie rzuć im ziemi, skąd nasz ród. Potomek niemieckich kolonistów józefińskich, urodził się 10 lutego 1913 roku w Barcicach. W miejscowym kościele parafialnym został ochrzczony w obrządku rzymskokatolickim. Andrzej odebrał staranne wykształcenie. Ukończył szkołę powszechną w Barcicach, następnie kontynuował naukę w gimnazjum. W 1928 roku został przyjęty do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Starym Sączu. W 1934 roku zdał egzamin dyplomowy na nauczyciela szkół powszechnych. Ogromną rolę w kształtowaniu jego postawy patriotycznej odegrały kościół i szkoła, ale przede wszystkim rodzina związana z Sądecczyzną od drugiej połowy XVIII wieku. Ojciec Piotr był przez 30 lat miejscowym wójtem, szanowanym przez lokalną społeczność. Starszy brat, Piotr, wstąpił do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego i brał czynny udział w wojnie o niepodległość. Kiedy i dlaczego zainteresowała Pana postać Andrzeja Buchmana? Od kilkunastu lat gromadziłem materiały do zamierzonej publikacji o kolonistach józefińskich i o kolonizacji józefińskiej. I przygotowując, prowadząc kwerendy, przygotowując materiały do historii jednego z rodów, rodu Buchmanów właśnie, natrafiłem na kilka danych, które były bardzo współczesne, a które niezmiernie mnie zainteresowały. Także to zainteresowanie Andrzejem Buchmanem i historią porucznika Korsaka to plon moich długoletnich, wieloletnich badań i kwerend prowadzonych, jeśli chodzi o historię kolonizacji fińskiej na Sądecczyźnie. Kiedy dołączył do wojska? Buchman był absolwentem studium nauczycielskiego i to powszechna praktyka wtedy obowiązywała, takie reguły poboru do wojska, że po ukończeniu tego studium, czyli było to chyba w 1934 roku, Buchman został absolwentem studium nauczycielskiego, a w 1935 roku został powołany do wojska. I to powołanie było do 1. Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, a zaraz po powołaniu do wojska odesłano go do Szkoły Podchorążych, do 4. Pułku Strzelców Podhalańskich, który miał garnizon, siedzibę w Cieszynie. Jak przebiegała służba Korsaka w wojsku? Udało mi się dotrzeć do akt z Centralnego Archiwum Wojskowego, w których opisano, jak zdobywał awanse na kolejne stopnie podoficerskie w czasie służby wojskowej, do której powołano go po zakończeniu studium nauczycielskiego. Co więcej, w tych aktach są opisy jego sylwetki. Jest charakterystyka, że był pewny siebie. Zdecydowany. Że miał cechy dowódcze. Podpis pod tą opinią, pod tą charakterystyką złożył major Ciąkalski. To był znakomity
oficer pierwszego pułku strzelców podhalańskich, spod ręki którego wyszli znakomici wojskowi dowódcy. Zatem z całą pewnością ta opinia była bardzo trafna. W 1938 roku został awansowany na pierwszy stopień oficerski, czyli podporucznika, ze starszeństwem od 1 stycznia 1938. No i właściwie tyle wiemy, nawet nie bardzo wiemy, jak to się stało, że został porucznikiem. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, agresją III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. 17 września 1939 roku II Rzeczpospolita została zaatakowana przez ZSRR. Napaść obu sąsiadów na Polskę była konsekwencją ich wzajemnego sojuszu podpisanego 23 sierpnia 1939 roku. Pakt Ribbentrop-Mołotow dotyczył m.in. rozbioru terytorium Polski wzdłuż rzek Narwi, Wisły i Sawy. Ostatecznie na mocy układu niemiecko-radzieckiego z 28 września 1939 roku obaj okupanci zobowiązali się, że żadna ze stron nie utworzy państwa polskiego oraz dokonano korekty ich wspólnej granicy na linii rzek Pisa, Narew, Bug, San. Jak wyglądały jego działania w pierwszych dniach wojny? Nie wiemy tego. Ja oczywiście pisząc co nieco na temat Buchmana, nazwałem tę swoją twórczość przyczynkiem do jego życiorysu. To absolutnie nie może pretendować, nie może mieć aspiracji do opracowania historycznego życiorysu Buchmana. Liczyłem na to, że uda mi się wyjaśnić tę tajemnicę i jestem srodze zawiedziony tym, że nie udało mi się to właśnie. Mamy zastanawiającą wielce dziurę pomiędzy 1938 rokiem, kiedy wypromowano go na stopień oficerski, a rokiem 1942, kiedy w połowie tego roku pojawił się już w strukturach podziemnych, zbrojnych, czyli w organizacji wachlarzy. Z jakich powodów tak trudno wypełnić lukę czasową w życiorysie Buchmana między wrześniem 1939 roku a czerwcem 1942 roku i dołączeniem do wachlarzy? Bardzo banalne, po prostu nie mamy materiału. Ponieważ Buchman 27. Wołyńskiej Dywizji był oficerem informacji, czyli wywiadu wojskowego, pan Stanisław Korusiewicz, świetny sądecki badacz historii, podsunął taką myśl, że może to, że on miał kwalifikacje, że Kiwerski Oliwa, czy też dowództwo AK uznało, że Buchman ma kwalifikacje do tego, żeby być oficerem wywiadu w dywizji, nie bierze się znikąd. To znaczy, że być może współpracował już albo był oficerem drugiego oddziału, czyli wywiadu, przed wojną. A skoro tak, to można przypuszczać, że jego działania we wrześniu 1939 roku nie były działaniami oficera w jednostce liniowej, tylko wiązały się z wykonywaniem działań drugiego oddziału, czyli wywiadowczych, a zatem tajnych. Natomiast tak czy owak nie daje nam to spokoju, bo dzisiaj ślad po tych tajnych działaniach drugiego oddziału, czyli tam dywersji pozafrontowej, i tak powinniśmy znaleźć. Nie wiemy, jak to się dzieje i nie potrafimy znaleźć materiałów, które wypełniają tę intrygującą lukę od 1939 do 1942. 22 czerwca 1941 roku Niemcy dokonały agresji na ZSRR. W wyniku tych działań wojennych wschodnie terytoria II Rzeczypospolitej znalazły się pod okupacją niemiecką oraz zaczęła tworzyć się koalicja antyhitlerowska z udziałem ZSRR. Od konferencji w Teheranie z 1943 roku Stalin konsekwentnie dążył do zminimalizowania oceny zaangażowania militarnego Polski w walkę z III Rzeszą Niemiecką, do izolowania polskiego rządu na uchodźstwie, a finalnie do włączenia do ZSRR wschodnich ziem II Rzeczypospolitej oraz pozbawienia suwerenności Polski po zakończeniu II wojny światowej. 4 stycznia 1944 roku wojska Armii Czerwonej przekroczyły przedwojenną granicę ZSRR z Polską. W tej sytuacji dowództwo okręgu AK Wołyń zdecydowało się przystąpić do realizacji planu Burza na Wołyniu. Plan ten militarnie wymierzony był przeciwko wojskom niemieckim, a ideologicznie przeciw ZSRR. Ponieważ Stalin chciał włączenia Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej do swojego państwa oraz umieszczenia powojennej Polski w sowieckiej strefie wpływów.
Po rozwiązaniu wachlarza kolejnym miejscem służby podporucznika Andrzeja Buchmana są okolice Ostroga nad Chorymi. Jest to miejscowość położona w dawnym województwie wołyńskim w powiecie Zdobunów. W rejon ten przybywa w połowie września 1943 roku wraz ze swoim przełożonym jeszcze z okresu służby w wachlarzu cichociemnym porucznikiem Franciszkiem Pukackim, pseudonim Zems. Zadanie, jakie im powierzono przez zwierzchników, to reaktywowanie oddziału partyzanckiego i wspieranie nim działających już w tym terenie polskie oddziały samoobrony, które wówczas skupiały się na obronie i biologicznym przetrwaniu wobec zagrożenia, jakie niosła działalność organizacji ukraińskich nacjonalistów i jej zbrojne ramię Ukraińska Powstańcza Armia. Taki stan rzeczy utrzymuje się do grudnia 1943 roku, kiedy to przychodzi rozkaz od dowódcy okręgu Wołyń, pułkownika Bomińskiego, pseudonim Lubom, mówiąca o przemieszczenie oddziału w rejon na południe od Kowla. Podporucznik Korsak otrzymuje przydział do sztabu okręgu, a następnie w wyniku reorganizacji do sztabu organizowanej 27 Dywizji Piechoty, późniejszej 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Podporucznik Korsak w dywizji sprawuje bardzo ważną funkcję oficera informacyjnego, a także płatnika dywizji, innymi słowy trzyma dywizyjną kasę. Należy nadmienić, że porucznik Korsak jest jednym z dwóch oficerów, świadków bezpośredniej śmierci dowódcy dywizji pułkownika Jana Kiwerskiego-Oliwy 18 kwietnia 1944 roku. W niewyjaśnionych do dnia dzisiejszego okolicznościach dowódca dywizji ginie. W tej akcji sam porucznik Korsak w bardzo trudnych okolicznościach unika niechybnej śmierci. No, niestety nie dane jest mu długo cieszyć się życiem. 21 kwietnia 1944 roku, wprawdzie po udanym wyrwaniu z okrążenia z lasów mosulskich, gdzie wraz z kolumną sztabową oraz częścią batalionu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty udaje mu się przebić z okrążenia po forsownym marszu zatrzymuje się w ukraińskiej miejscowości o nazwie Sokół. Miejscowość ta jest miejscowością położoną mniej więcej 10 km na północ od miejsca przebicia z okrążenia. Porucznikowi Korsakowi, jak i pozostałym żołnierzom dywizji, którzy znajdowali się w tej miejscowości, no, nie dane był odpoczynek. Do miejscowości, w której znajdują się, wkraczają od dwóch stron Niemcy. Wywiązuje się walka, w wyniku której porucznik Andrzej Buchman ponosi śmierć na miejscu. W akcji tej ginie także jeden z żołnierzy z batalionu Gzymsa. Dramaturgia i przebieg akcji wymusza bardzo szybkie wycofanie wojska z tego terenu. W związku z powyższym ciało porucznika Buchmana, a także drugiego poległego żołnierza pozostaje na polu walki w Sokole. Niemcy po opanowaniu wioski przeczesują zabudowania, ale także ciało zabitych. Porucznikowi Buchmanowi odebrane zostają dokumenty, wszelkie, które posiada przy sobie, oraz niestety całą dywizyjną kasę. W ramach akcji poszukiwawczej polskich mogił jesienią 1997 roku przy pomocy lokalnych mieszkańców dochodzi do identyfikacji miejsca spoczynku poległych
żołnierzy. No właśnie, już po kilku sztykach szpadla natrafiono na ludzkie kości. Chwilę potem natrafiono na szczątki dwóch polskich orzełków. Na samą ekshumację trzeba było czekać blisko 14 lat. Wówczas to przy udziale archeologa doszło do podjęcia szczątków polskich żołnierzy. Natomiast przeniesienie szczątków i uroczysty pogrzeb odbył się na cmentarzu Rymacza na terenie dzisiejszej Ukrainy w czerwcu 2012 roku w kwaterze wojskowej tegoż cmentarza, w miejscu, gdzie toczyli żołnierze poległi w trakcie przewijania z okrążenia w dniach 21 i 22 kwietnia 1944 roku. Natomiast miesiąc później w miejscu pochówku w wspomnianym cmentarzu zamontowana została tablica pamiątkowa, która rok później w rocznicę śmierci w kwietniu 2013 roku została poświęcona. Osobiście mam wielkie poczucie, że jeden z aktów pamięci i powinności wobec naszych kresowych obrońców został spełniony. Cześć ich pamięci. Dlaczego właśnie szkoła w Barcicach przyjęła za patrona porucznika Buchmana? No, historia jest dosyć długa i skomplikowana. Zwyciężyła koncepcja, żeby całość, czyli szkoła podstawowa, tak jak szkoła podstawowa, tak jak hala, patronem gimnazjum była osoba stąd. Szukaliśmy dosyć długo i pojawił się właśnie Andrzej Buchman. Jest to osoba stricte związana z Barcicami, chociaż bardzo mało informacji na jego temat już wtedy znaleźliśmy, więc to było jakby dodatkowe wyzwanie. Zmobilizował nas również troszeczkę ówczesny burmistrz, pan Marian Cycon, który posiadał takie szczątkowe informacje o Andrzeju Buchmanie. No i to wszystko, jak zaczęliśmy to składać wszystko razem, to wyszła kapitalna postać. No w ogóle trzeba zacząć od tego, że gimnazjum zostało zlikwidowane, więc nasz sztandar i patron jeszcze nie mamy pomysłu, jak to zrobić, żeby po prostu go nie zatracić gdzieś w ferworze zmian. Jest to trudne, bo nie da się tego gdzieś dokleić, a oczywiście nie ma mowy o tym, żeby taką postać zapomnieć i żeby to, co już zostało znalezione i te informacje, które się nam udało pozyskać, żeby to gdzieś odpuścić. Szkoła posiada jakieś pamiątki związane z porucznikiem Buchmanem? No tu jest problem, nie ukrywam, że tu jest problem, dlatego że postać Andrzeja Buchmana to w ogóle jest postać bardzo zagmatwana, o której jest bardzo mało, ale to też wynika z charakteru jego działalności, bo on pracując w 27 Dywizji Wołyńskiej, walcząc, jego charakter działalności był taki, że chodziło o to, żeby jak najmniej o nim było wiadomo. No i tych pamiątek jest niewiele, bardzo niewiele. Jedyną taką pamiątką, która w tej chwili znajduje się w naszych zbiorach, tak naprawdę to jest odznaczenie, które otrzymał Andrzej Buchman, krzyż kawalerski. Odznaczenie zostało nadane przez wojewodę w dniu nadania imienia. Nie płakali z bezsilnej rozpaczy, choć pięść kata zbijała ich z nóg. Gdy mu chcieli naiwni tłumaczyć, co to honor, ojczyzna i Bóg. Rozrzuceni szeroko po świecie, próbowali poskładać swój los i milczała ich krzywda, a przecież mur Jerycha mógł zwalić jej głos. Pamięta ich wołyński wiatr i nieraz śni w koronach drzew, że oto przez obozu gwar od ognisk zrywa się ich śpiew. Znów widzi ten żarliwy wzrok, podarty płaszcz, dziurawy but i cicho szepce w leśny mrok: nie rzuć im ziemi. Go.
Zabliźniają się groby i rany, i szyderczy historii zgasł śmiech.